Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 26 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Wiedźmin 3 Dziki Gon. Moi drodzy, przede wszystkim dzisiaj chciałbym się zająć zadaniem pobocznym Wyścigi w Rońce. Także pościgamy się trochę konno oraz później udamy się do Krwawego Barona w ramach oczywiście zadania głównego oraz jeszcze w ramach zadania rozgrywki w Velen, bo musimy wygrać unikatową kartę od Barona. Nie wiem, czy damy radę, bo mimo wszystko te nasze karty i nasze talie nie są najlepsze na świecie, ale może jakoś tam uda nam się to ugrać. A teraz zacznijmy sobie ten wyścig. Możemy pogadać? Możemy, ale krótko i do rzeczy, bo mleć jęzorem po próżnicy nie lubię. Wołają mnie Radko. Urządzam tu we Wrońcach konne wyścigi. Pewno słyszałeś. Chcesz się sprawdzić? To powiedz. Nie chcesz, to zjeżdżaj. Piszę się na to. Nic pisać nie trzeba. Po prostu przyjdź po zmierzchu i przynieś złota na zakłady. No, jesteś wreszcie. Zasady są proste. Wybierasz se, przeciw komu chcesz stawać. Zakładacie się. Potem jedziecie do Konarów i nazad. Kto pierwszy, ten lepszy. A kto drugi, ten pizda. Jasne? To z kim chcesz się ścigać? Z Maćkiem Jąkałą, Hansem Żelazną Życią czy Czarnym Bogdanem? O ja pierniczę, czekajcie, Maciek Jąkała, Hans Żelazna Żyć, Czarny Bogdan. Nie wiem, kto może być z nich najlepszy. Myślę, że Jąkała może być najgorszy, więc może najpierw się z nim spróbujemy. Dobra, dajmy najwyższy zakład. Niech będzie Maciek Jąkała. Zobacz, czyż gram z Ech, kurwa. A to ustawmy stawki zakładu. I dalej, jazda. No dobra, no to lećmy w takim razie. Okej, okay. O kurde, jakie odliczanie. Jedź, płotka. O Geralt, jedź, to kurde, ja pierdzielę, ta płotka to też reaguje. Nie, no i pewnie teraz nie wygram z tym gościem, założę się. Z drogi śledzie, Maćko jedzie. A Maćko sraćko, ja wygram i tak, dobra, czekajcie tędy teraz. Jak opuściłeś? Aha! No to super, fajna ta nawigacja! No co to ma być? No jedź, ja pierdzielę! Co to było? Fajna ta nawigacja, serio. Jak mnie to poprowadziło do cholery? No ja już nie dogonię pewnie tego gościa, no zaraza. Chodź tu! Z drogi śledzie! Maćko jedzie! Blokujmy go, blokujmy go. Dobra. Jestem ciekaw, czy można jakoś zwiększyć wytrzymałość płotki, ale dobra, wygraliśmy. No już, już. Ładnie, ładnie. Widać, nie tylko na potworach się znasz, ale i na koniach. To twoje złoto. A jak cię najdzie chęć znowu się pościgać, przyjdź i zagadaj. No, jeszcze się ściga. No dobra, i rozumiem, że teraz musimy pokonać jeszcze całą resztę tych gości. No i okej, stanowi grackich koron. Dobra, zapiszmy sobie. Jeszcze 20 koron, okej. O, wyścigowe siodło dostaliśmy. To poczekajcie, to ja w takim razie może to dam na płotkę, tylko jak się wymienia siodło? Tutaj chyba to mamy, ale gdzie ja to siodło dostałem w ogóle? Gdzie to siodło? Tutaj. Zwiększa wytrzymałość wierzchowca, no właśnie. Oj, to jest lepsze siodło niż my aktualnie posiadamy, dobra, także wdziejmy na płotkę. I rozumiem, że to już się zrobiło. No dobra, to w takim razie pogadajmy raz jeszcze. To jak będzie? Ścigasz się, czy się nie ścigasz? Piszę się na to. Nic pisać nie trzeba. To już było. Uszanowanie, siwy. To z kim chcesz się ścigać? Z Maćkiem? Dobra, teraz tak, zostaną jeszcze Hans Żelazna Żyć i Czarny Bogdan, to może po kolei polecimy. Okej, najwyższa stawka. Zobaczymy, jak to jest skopać Żelazną Żyć. Chodź, Hans. Pół życia spędziłem na koniach, drugie pół na kucach. Mnie nie podskoczysz. No to ustalmy stawki zakładów. I dalej, jazda! No dobra, lecimy dalej, ale kurde, ten GPS mnie tak tam zmylił, powiem wam. Dobra, lecimy, let's go, let's go, let's go! Poszli! Szybciej, Buczek, szybciej! Ej, no przyspiesz, przyspiesz! Ja pierdzielę. To przyspieszanie koniem czasami to tak działa, że nie działa. Dobra, dawaj, Geralcik. Ej, co? Ej, zbejtował mnie! Ja pierdzielę, jaki bejt to był. Suwać dupy, ludzie. Dobra, dobra, dobra. No, Boże, jakie to jest drewniane. Putuja, jedź.
Łotka! Łotka, rusz się! Aj, zaraz, o, tu ładnie go na zakręcie wziąłem, dobra. Leci, jakie emocje w ogóle. Ja pierniczę. Szybciej, Buczek, szybciej! To jabłka potem dostaniesz! Nic nie dostaniesz, nie dostaniesz żadnych jabłek, to ja mam wygrać. Tutaj mało wytrzymałości mi zostało, ale to już jest chyba meta? Czy jeszcze nie? Jeszcze nie, tam kawałek dalej jest meta. Nie, 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 nie. Jest! Ja pierdzielę, jak go blokowałem, co to było. Ale udało się. Ładnie, ładnie. Widać, nie tylko na potworach się znasz, ale i na koniach. To twoje złoto. A jak cię najdzie chęć znowu się pościgać, przyjdź i zagadaj. Ja pierdzielę, jak szef tego gościa blokował, to pod koniec już mi wytrzymałość się skończyła, co to było. No ale dobra, widzę, że fajnie można powygrywać sobie tutaj kasiurę. Ja pierdiczę. Dobra, ta końcówka tego wyścigu naprawdę była śmieszna. Końskie juki, zobaczmy ten przedmiot. Czekajcie, gdzie ja to mam? Aha, zwiększa pojemność juków. No dobra, ale w sumie... Aha, bo ja w ogóle nie mam juków, patrzcie. Oj, teraz sobie mogę założyć. Dobra, fajnie. Także możemy fajne rzeczy powygrywać sobie z tych wyścigów. Okej, moi drodzy, no to lećmy na ostatni wyścig jeszcze. To jak będzie? Pisze się. Nic pis... Uszanowanie, siwy. To z kim chcesz... Dobra, maksymalny zakład. Tym razem przejadę się z czarnym Bogdanem. Prawda, przejedziesz się. No to ustalmy stawki zakładów. I dalej, jazda. Dobra, mam nadzieję, że tym razem... No trasy już poznałem, więc nie powinno być takich problemów jak wcześniej. Jedź pod kosi! No, ej, no halo, jedź! O kurde, co? No już mnie disuje. Nie, no ja pierdzielę. Dobra, jedziemy z tym gościem. Co oni tutaj tak... Kurde, co oni tutaj tak skręcają? Powiem, że to jest strasznie takie baitujące. Ale dobra, nieważne. Jedźmy. Poruszajmy się wzdłuż tych flag. Ej, no, Geralt, przyspiesz, ja pierniczę. Dobra, dobra, fast, okej. Okay. Wiedźmin, matka cię nie chciała! Nie wiem, czy mi starczy wytrzymałości do końca wyścigu. Dobra, dobra. Wiecie co, chciałem rzucić akcji, bo myślałem, że może to da wytrzymałości koniowi, ale... Niestety tak to nie działa. Choćbym miał kobyły ostrogami zakłuć! Ja będę pierwszy i wypierniczaj, stary. Dobra, mamy to, udało się. Nie, no jakie emocje, masakra. No już, już. Ładnie, ładnie. Widać, nie tylko na potworach się znasz, ale i na koniach. To twoje złoto. A jak cię najdzie chęć znowu się pościgać, przyjdź i zagadaj. No, tylko już nie ma z kim się tutaj ścigać, już całe zadanie zrealizowaliśmy. Dobra, kolejne 100 koron, no i zobaczcie, ile powygrywaliśmy. Naprawdę się opłacało stawiać te maksymalne stawki. Dobra. Klapy dla konia, zobaczmy. Co to takiego w ogóle jest? A, mniej podatny na panikę. Ej, fajne rzeczy dostałem, naprawdę. No i dobra, zadanie zakończone. Okej, to w takim razie, moi drodzy, możemy ruszać do barona. Tylko ja będę sobie śledzić może to zadanie. Za wiele to nie zmienia, bo i tak muszę do barona pojechać, ale... No dobra, to ruszajmy w takim razie. Ej, no kurde, naprawdę opłacało się w takim razie wziąć udział w tych wyścigach konnych. Jeszcze chętnie bym się pobił na pięści, ale z pięściami, z walkami na pięści jest taki problem, że mam za niski poziom. Na razie na to zadanie, także musimy sobie je póki co odpuścić. Ale to nie na długo, bo w sumie już mam... Kurde, jakieś ściny, co jest? Ej, panie, odejdź! Chłopie! Dobra. Uciekajcie! Czemu tam się pali? Ej, czekajcie, czekajcie. A to jest związane z... O kurde, jak to jest związane z fabułą, to mamy problem. Czekajcie, mam nadzieję, że tam baronowi nic się nie stało, no bo musimy się od niego dowiedzieć ważnych rzeczy o Ciri. I chyba niestety, moi drodzy, stało się to, czego się obawiałem, że chyba z baronem nie zagramy w Gwinta, bo będziemy musieli... Chyba zająć się tym pożarem, co? No dokładnie. Oswin, gdzie jest Oswin? Widział go ktoś? Chyba do stajni, szef. Co? Pali się, nie widzicie? Czemu nikt nie gasi?
Bo się wszyscy boją, jak baron w szał wpadnie, to nie ma zmiłuj. Mój brat jest w stajni. Ratujcie go, bo spłonie żywcem. On i konie! Spróbuję. Tylko się pośpiesz. No dobra, ocalmy to w takim razie tego gościa. Trzeba stąd uciekać, bo się robi coraz gorzej. Pułkowniku, szkoda, że uspokójcie się, bo kasztel spalicie. Ty mnie będziesz uspokajał, ty? Dobra, czekajcie, tutaj tędy mogę wejść. Art. A czemu nie mogę tu przejść, halo? Mogę tu wejść w końcu czy nie? Moment. Chyba, że drabiną może, czekajcie. Przydałoby się ocalić tego stajennego, skoro jest taka opcja. Muszę się śpieszyć. No Geralt zdecydowanie. Kurde, ale gdzie tu mam przejść? Dobra. Tutaj! Tutaj! Nie mogę wyjść! Powała się zwaliła! Idę po ciebie! Ale gdzie on jest, bo ja go coś nie widzę, powiem wam szczerze. Gdzie jest ten chłop? Tutaj. Aha, on się zaciął w ścianie, no nie żartujcie. Czekajcie, otwórz główne wrota stodoły, dobra. Okej, chłop się zaciął w ścianie, już myślałem, że po zadaniu, ale na szczęście nie. Ja pierdzielę. Mamy bohatera! Za te koniki to ja ci nawet daruję tych kutasów, co żeś ich powyżynał. Wiem, że twoja żona poroniła. To było przed tym, czy po tym, jak ją pobiłeś. Co ty mi tu imputujesz? Nie rób ze mnie idioty. Lałeś je od dawna. W końcu nie wytrzymały i uciekły. Tak było? Nie no, poważnie? Ja pierdzielę, pokonaj barona. No chodź. No to nieźle. Mogę go akcji jakoś może na przykład, czekajcie. Nie możesz tego zrobić. Ej kurde, jak on mnie jedzie na te pięści, co jest? Dobrze blokuje skubany. Ja aż pół życia straciłem. Ale dobra, już widzę chyba jak się musimy bić, okej. Jeszcze ani razu się w tej grze na pięści nie biłem, więc troszkę tak trochę lamię. Pierdziele, co ten baron robi? O co chodzi? Co ty chłopie? Musimy porozmawiać. Siadaj. Biłeś się. W życiu nie podniosłem ręki na Tamarę. Nigdy. A na Annę? Anna to co innego. Zawsze wiedziała, jak mnie wkurwić. Po tym, co widziałem na dziedzińcu, mam uwierzyć, że dla Tamary byłeś kochającym tatusiem? Wierzyć nie musisz, ale zawsze była moim oczkiem w głowie. Mogła tu robić, co chciała. Zapytaj, kogo chcesz. Jeździła konno, polowała, czasem robiła jakieś wypady z moimi ludźmi i to ją zawsze przysyłali, jak wpadałem w szał, bo tylko ona umiała mnie uspokoić. Skoro miała tu takie sielskie życie, to czemu uciekła? Gdybym to wiedział, nie potrzebowałbym ciebie. No to chyba nie miała takiego sielskiego życia, co? Dobra, pogadajmy dalej. Czym cię tak żona denerwowała? Zupa była zasłona, skarpetki niepocerowane? 20 lat się znaliśmy. Widziała mnie pijanego i trzeźwego. Była przy tym, jak wracałem z bitew zwycięski, opatrywała pokonanego. Ona jedna doskonale wie, gdzie nacisnąć, żeby zabolało. Jak nikt inny. I za to ją lałeś, że cię krytykowała? A, Wiedźminie, co ty tam, kurwa, wiesz? Zresztą może ci kiedyś opowiem. Kiedyś. Nie teraz.
Ale to nie jest powód, żeby tak bić kobietę, aż że poroniła, no come on, no. A, dobra, gadajmy dalej. Od początku wiedziałeś, że uciekły. Wiedziałem. Czemu nie powiedziałeś? Zmarnowałeś mój czas. A za jakiego cienkiego chuja byś mnie miał, gdybyś zobaczył, że własnej córki i własnej żony nie umiem upilnować? Mów wszystko, co pamiętasz z dnia ucieczki. Tym razem chcę usłyszeć prawdę. Piłem wtedy trzeci dzień. Przyszła Anna. Powiedziała, że odchodzą. Błagałem, żeby została, ale nie chciała słuchać. Próbowałem ją zatrzymać. Szarpała się. W końcu upadła. Nic więcej nie pamiętam. Obudziłem się rano z owszczanymi portkami i guzem na głowie. A ich już nie było. Kurwa! Wiedźminie, wiesz jak to jest? Chuja tam możesz wiedzieć. Nic mi nie zostało. Nic. Tylko flaszka. Tamara była przy tym wszystkim? Widziała to? Może zza drzwi. Do pokoju na pewno nie wyszła. A szkoda, bo może inaczej by się to wszystko potoczyło. Przy niej zawsze łagodniałem. A co ze śladami walki, które znalazłem w pokoju? Co z dziurą w ścianie? Winem rozlanym na półpiętrze? Szarpaliśmy się. Próbowała mnie zdzielić świecznikiem po łbie, ale trafiła w ścianę, potem w słup. Cofnąłem się i wpadłem na stół. Rozlałem wino i poślizgnąłem się. Anna wykorzystała moment i poleciała na schody, cały czas z tym cholernym świecznikiem w ręce. Złapałem ją na półpiętrze. Upadliśmy i już myślałem, że ją mam, ale odwróciła się i walnęła mnie w głowę. Zamroczyło mnie. Chyba nawet na chwilę straciłem przytomność. Co było potem? Potem było jeszcze gorzej. Jak się obudziłem, zachodziło słońce, ale nie wiem, ile minęło dni. Myślałem, że to wszystko to tylko jakiś pieprzony wid. Poszedłem do sypialni, ale nie zastałem Anny. Za to wszędzie była krew. Wtedy już wiedziałem. Poroniła. Z sercem w gardle podszedłem do łóżka i zobaczyłem je. Leżało tam. Maleńkie, bezbronne. W zakrwawionych prześcieradłach. Martwe. Przeze mnie. Przez ciebie albo nie przez ciebie, ten talizman, który nosiła Anna, mógł mieć z tym coś wspólnego. Albo raczej to, że go straciła. Co zrobiłeś z dzieckiem? A co miałem zrobić? Wyniosłem i zakopałem. Tak po prostu? Nie myślałem wtedy, kurwa, o pogrzebie. Chciałem, żeby to się skończyło. Marzyłem o tym dziecku, mówiłem Aneczce, przyjdzie na świat, to wszystko się zmieni na lepsze. A ono umarło, zanim się urodziło. Rozumiesz, Wiedźminie? Moje dziecko umarło. Współczuję ci. Naprawdę. Dzięki. Mam nadzieję, że znajdziesz swoją Ciri. Wedle naszej umowy najpierw muszę znaleźć Tamarę i Annę. A tak się składa, że pomoże nam w tym twoja nienarodzona córka. Co? Jak to? Bywa, że poronione płody, jeśli nie odprawi im się pochówku, zamieniają się w porońce. O czym ty, kurwa? W co? Nie musisz znać szczegółów. Pomogą nam w tym więzy krwi, które łączą porońca z twoją żoną i córką. Dzięki nim je odnajdziemy. Jak? Są dwa sposoby. Legenda mówi, że porońca można rytualnie pogrzebać pod progiem domu. Wtedy zamienia się w kłobuka. To taki
duch opiekuńczy, który być może doprowadzi mnie do twojej rodziny. A ten drugi sposób? Trzeba go zabić i wziąć trochę krwi. W tym przypadku trzeba będzie skorzystać z pomocy guślarza. Nie zabijaj mojego dziecka. Dość się już wycierpiało. Odczaruj je. Niech zazna wreszcie spokoju. Aha, i teraz mam wybór z tego, co rozumiem, tak? Ale dobra, może powiedzmy jeszcze to. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Cokolwiek postanowisz, niech moje dziecko więcej nie cierpi. Cokolwiek zrobimy, najpierw musimy znaleźć porońca. Pokażę ci, gdzie je pochowałem. I wykopię ten grób pod progiem. Jeśli przemiana w kłobuka okaże się bujdą, pewnie pochowają w nim na sobą. Tak czy inaczej, będzie jak znalazł. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dziś o północy. To poczekaj tu ze mną. Wyjdziemy przed północą i pokażę ci grób. Każ ludziom nie wychodzić z domów. Niech nakreślą pod drzwiami linię soli. I postaraj się wytrzeźwieć. Wziąć szpadel? Żeby mogiłę rozkopać? Wiesz, przyda się później. Do rozkopania mogiły nie będzie potrzebny. No dobra, no zróbmy to od razu. Kilka godzin później. Ciekawe, co z tym gwintem jeszcze będzie, ale dobra, to już mniejsza z tym na razie. Jeszcze kawałek, idź za mną. No dobra, myślę, że nie będę chciał z pomocy guślarza korzystać, raczej... O kurde. Raczej zrobimy tą pierwszą. Nie, skąd? Błąd. Imiona mają moc pieczętującą. No dawaj, Baron, idziemy, idziemy. Kurde. To tutaj. Prawdy przykry wątek. Piękne miejsce wybrałeś. Aż powiem wam, że za nie mówiłem trochę. Przecież kurwa wiem, że źle zrobiłem. Przynajmniej tyle. Dół jest rozkopany i pusty. Co to znaczy? Że poroniec wyszedł na żer. Patrz! O fuj! Weź go na ręce, szybko. A to jak się rozsierdzi? Ani się obejrzymy i nas zagryzie. Nie podnoś głosu, bo go rozjuszysz. Na razie jest spokojny. O, ja pierdolę, a jeśli się zaniepokoi? Przegryzie ci tętnicę szyjną i wykrwawisz się, zanim zdążę ci pomóc. Mów, gdyby zaczął się wiercić, uspokoję go magią. Weź go na ręce, teraz. No spróbujemy go zamienić w tego ducha, nie chcę, no tak jak Baron mówił, niech więcej tam nie cierpi, nie będziemy go zabijać. Mam nadzieję, że dobry wybór podjąłem. O kurde. Jak to? Z nim? Zdaje się, że to ty chciałeś sprawdzić siłę legend i zmienić go w kłobuka. Możesz, kurwa! Dobra, Baron, spokojnie, będzie dobrze. Kurde, jak się chodzi? W sensie, wiecie, tak powoli. Pod altem to było? Nie. Kurde, pod jakim guzikiem był chód? Bo Baron też tak nie najszybciej idzie, pozwólcie, że sobie to sprawdzę. Na pewno było tu coś takiego. Bieg, włącz sprint, czekajcie. Wchodzenie, bieganie, lewy kontrol. O właśnie, dobra. Kurde, ale powiem wam, że nie wiem, cykam się trochę. Na razie nie zapisuję gry, bo nie wiem, co się stanie. Mam nadzieję, że Barona nie zabije ten poroniec. Ja pierdziela takiego wątku tu. To... Twój zły dzień. Głodne widma wyczuwają porońca. Okej, no to lecimy z nimi. Matki, zrób coś z nimi. No robię, robię, zabijam, no. Jeszcze jeden upiór? A, kolejne są. Dobra, dostał.
Nie wiem, czy ja muszę uspokoić tego porońca faktycznie jakimś akcji czy coś, ale chyba nie. Na razie muszę się pozbyć tych upiorów. Ja pierdziele, powiem wam, że... Wydawało mi się, że lepiej pamiętam ten wątek krwawego barona, ale... Kurde, jednak wyleciało mi wszystko z głowy. Ależ się wierci. Zaraz mi wypadnie. Uspokój go jakoś. Uspokoił się. Dobra, czyli musimy mieć znak akcji koniecznie pod ręką. Ale co chcesz z nim zrobić? Nie ja, tylko ty. Mówiłem ci, trzeba zakopać go pod progiem. Jeśli podania są prawdziwe, jutro zmieni się w kłobuka. Odtąd będzie związany z twoim domem, a mnie pomoże odnaleźć twoją rodzinę. No mam nadzieję, że robię dobrze, ale no nie jestem tego pewien. Ja pierdzielę, chory wątek z tym porońcem, naprawdę. Dobra. Więcej, musimy się śpieszyć. No to jazda! Nie mam zamiaru czekać, aż nas zeżre. Z jednej strony może nie powinienem baronowi pomagać, bo to jednak wszystko, co się stało, to jest jego wina ostatecznie, jakby na to nie patrzeć, ale tak z drugiej strony... No kurde, kim ja bym był, jakbym mu nie pomagał, no w sensie jakbym poszedł i tego porońca po prostu zabił, no. Nie wiem. Tak jak mówię, no Uniwersum Wiedźmina jest o tyle świetne, że tu nie ma dobrych wyborów ani złych. Nie ma tu czegoś takiego. Znowu to samo. Wije się jak węgorz, nie utrzymam go. Udało się. Przestał. Na całe szczęście ulepszyłem. Nie. No to wymyśl jakiś, to ważne. To dziewczynka. Jak Aneczka chciałaby ją nazwać? Nie wiem, no daj jakieś ładne pierwsze lepsze imię, no goddammit, to jest do rytuału potrzebne, gościu. No dobra, jesteśmy na miejscu. Mam nadzieję, że faktycznie nie zagryzie tego barona. Powtarzaj za mną. Na siłę nieba i ziemi. Na siłę nieba i ziemi. Na świat, który miał się stać twoim domem. Na świat, który miał się stać twoim domem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Nadaję ci imię, powiedz je. I uznaję za córkę. Nadaję ci imię Dea. I uznaję za córkę. Dobrze, a teraz zakop ciało. Co teraz? Kiedy minie doba, Dea powinna zamienić się w kłobuka. Zostanę tu i poczekam. Ty wracaj do siebie. Zaczekam z tobą. Nie ma mowy. Ale... To moje dziecko. To ja jestem za to wszystko odpowiedzialny. Czas na rodzicielskie odruchy już minął. Poza tym nic więcej nie możesz zrobić. Ale... Żadnych ale. Teraz została już tylko wiedźmińska robota. Muszę tu poczekać dobę, aż poroniec zamieni się w kłobuka. Idź do domu i postaraj się nie upić do nieprzytomności. No dobrze, widzę, że mamy poziom 10 w tym momencie. Okej, wezwij kłobuka w miejscu pochówku porońca. No dobra, ale musimy odczekać równo dobę, więc zaraz sobie pomedytujemy. No dobra, tylko zobaczę, moi drodzy, jeszcze nasze umiejętności, poczekajcie, postać, bo widzę, że mamy nowy slot. Teraz tak, znaków jeszcze nie ulepszę, widzę. Co my tu mamy dalej, może coś w alchemię? Chociaż nie, alchemia raczej, może w tej umiejętności, zobaczmy.
Ale nie, tutaj raczej nie interesuje mnie to zbytnio. Ja bym poszedł coś w szermiarkę, wiecie? Żeby nam się połączył ten mutagen tutaj. Tylko co ja chcę w szermiarkę? Silne ataki, parowanie ciosów. Ja w ogóle nawet nie blokuję, więc... No i teraz dobre pytanie właśnie. Aha, i żeby odblokować muszę 3 punkty wydać. To wiecie co? Pójdziemy w ulepszenie silnych ciosów. Niech będzie. Wykupmy sobie tą umiejętność. I od razu, bo mamy jeszcze jeden punkcik do wydania, więc... Ja sobie jeszcze to ulepszę. Okej. I aktywujmy sobie to w tym slocie. Teraz mamy siłę ataku 15%. Okej, także spoko. No dobra, moi drodzy. Także wiecie co, nie chcę jeszcze przerywać, bo strasznie mnie ten wątek ciekawi, co tu się stanie dalej, więc pomedytujmy tą całą dobę. Dobra. Okej, teoretycznie powinno teraz zadziałać, tak? Jeszcze nie, może jeszcze godzina. Miała być równo doba. Tylko coś... Czekajcie, jak ja mam tego kłobuka wezwać? Aha, usiądź i zaczekaj, dobra, okej. Tak jak mówię, nie chcę jeszcze przerwać, bo strasznie... Cię mocą krwi i zaklinam imieniem. Przybądź na moje wezwanie, Dea. I wskaż mi drogę do swoich krewnych. No i okej, mamy to. Dobra, idźmy za tym kłobukiem, jak on zapiernicza skubany. Dobra, biegnijmy za nim. Więcej niż cały Pluto. Na głodzie potrafiłbyś mordy. A może by na te potwory zapolować? Na szczerbatą kowalunę? W sumie można. Kurde, ale chory wątek, naprawdę, ale... No radzi wiedzą, jak pisać questy po prostu. Powiem wam, że im dłużej gramy w tego Wiedźmina, to tym bardziej mam ochotę na zagranie w Cyberpunka. Wiem, że ta gra no, trochę ukryła się złą sławą ze względu na te liczne błędy i tak dalej, ale... Jak widzę, jak Redzi napisali tutaj te wszystkie zadania, jak one są skonstruowane, logicznie pomyślane, no to, kurde, naprawdę chce mi się zagrać w ich kolejną grę, właśnie w tego Cyberpunka. Ja wcześniej mówiłem, że mnie raczej ta gra nie interesuje i nie pojawi się nigdy na kanale, ale powiem wam, że jak tak właśnie coraz więcej gramy w tego Wiedźmina, to muszę przyznać, że naprawdę zachciało mi się w tego Cyberpunka zagrać i myślę, że... No, myślę, że to jest po prostu kwestia czasu. Jesteś paskudny. Aż Cyberpunk się na kanale pojawi, nie wiem dokładnie też kiedy, bo... nie wiem tak naprawdę... kiedy ja kupię tą grę i tak dalej. Bo i tak mamy jeszcze na razie naprawdę na kanale w co grać. Mam jeszcze masę gier do nagrania, do zaprezentowania wam. Takich też może trochę mniej znanych, trochę, jednych trochę bardziej, innych trochę mniej. Dobra. Czyżby tu tutaj? Lawendy to tam raczej nie trzymali, ale może warto się tu rozejrzeć. Dobrze, to rozejrzyjmy się w takim razie. Zobaczmy. Zoletka, któraś z nich musiała ją upuścić. Jakieś ślady jeszcze? Jakby coś się zaatakowało chyba. Ubrania? Czyżby się tu przebrały? A mogę wejść do tego domu? Czy niekoniecznie? Chyba nie wejdę, niestety. Podkowa? Smolarzy na pewno nie byłoby stać na konia. Obie to były. Znaczy, że idę dobrym tropem. A, i kłobuk będzie nas dalej prowadził. Coś jeszcze? No dobra, ale dobrze, że go odczarowaliśmy. Dobrze, że nie poszliśmy do guślarza i nie zabiliśmy tego porońca. Wydaje mi się, że chyba lepiej zrobiłem. Mam nadzieję taką przynajmniej. Wydawało mi się przez całą grę do tej pory, że podejmuję same złe wybory, ale chyba ostatecznie podejmuję same dobre, tylko po prostu... wiecie, na pierwszy rzut oka, kiedy nie pójdziemy dalej w questa, to one nie są dobre, no bo tak jak mówię, no... Znaczy dobre. Bardziej z tymi wyborami to jest tak, że... Po prostu...
mówię, żaden wybór nie jest dobry, ale niektóre mają gorsze konsekwencje. Więc... Więc wydaje mi się, że chyba akurat wybrałem tutaj w taki... O kurde, co tu się stało? Zgnilec jeszcze. Dobra, odejdźmy od niego. Kolejne jeszcze? Pojady miały używanie. Ale i tak warto się temu przyjrzeć. Dobra, widzę, że niestety miecz mi się psuje. Wiecie co, ja naprawię go chyba tymi... Tym czeladniczym narzędziem. Dobra. Coś jeszcze? To jeszcze kolejne zgnilce. Dobra, ale moi drodzy, kontynuujmy to zadanie. Wiem, że odcinek już trochę trwa, ale naprawdę chciałbym... chciałbym się dowiedzieć tutaj czegoś więcej. Dawaj, umieraj, stary. Nie mam czasu na twoje głupoty, na walkę z tobą. Dobra, chyba wszyscy. To końskie truchło. To zdecydowanie. No dobra, zobaczmy. Co my tu mamy? Kości już tu chwilę leżą. Nadgryzły siodło? Trupojady robią się coraz bardziej żarłoczne. Ślady wielkich szponów na pewno nie należały do trupojadów. Brakuje podkowy. Albo to zbieg okoliczności, albo to ten koń zgubił ją w starej smolarni. Oderwany łeb. To mogło zrobić tylko coś naprawdę silnego. Musiało je tu zaskoczyć jakieś potężne bydle. Mam nadzieję, że jakimś cudem przeżyły. Chyba przeżyły, skoro... Wygląda na to, że ślad się jeszcze nie urwał. Wydaje mi się, że przeżyły, skoro poroniec prowadzi nas gdzieś dalej. Kłobuk, przepraszam, nie poroniec. Oho, wilczury. A, to jakiś jeden przypadkowy. Będą mnie atakować kolejne? Chyba będą. Dobra, już nie będę ich może przeszukiwać, po prostu lećmy za tym kłobukiem właśnie. Chciałbym znaleźć tą rodzinę Barona, serio. Mam nadzieję, że jakoś bardzo odcinka nie przedłużam, jak tak to wybaczcie, ale naprawdę no chcę po prostu zobaczyć, co było dalej. Co się stało dalej, chociaż pisaliście mi, że dłuższe odcinki jak najbardziej wam się podobają, więc troszeczkę będzie dłuższy dzisiaj. Bo mówię, strasznie mnie ciekawi, co tu się stało. W sensie, gdzie są Tamara i Anna. Okej. Placka chata? On chyba chce, żebym zbadał to miejsce. To wejdźmy. A kto to? Idźcie do drugiej izby. Czego u nas szukacie? Nasza chata z kraja. Nic nie mamy, nic nie wiemy. Potrzebuję informacji. Szukam dwóch kobiet. Żony i córki krwawego barona. Nikogo tu nie było, panie. Na pewno? Może chociaż tędy przejeżdżały. Córka jest niewysoka, około 20 lat. Jej matka raczej szczupła, około 40. Widzieliście je? To ta, co tu była kiedyś w nocy, prawda, mamo? Cicho, synek. Chcę pomóc tej kobiecie. Może jej grozić niebezpieczeństwo. On nikogo nie widział, panie. Toż to dzieciak jeszcze. Coś mu się przywidziało. Chcę wiedzieć, co mu się przywidziało. No, mały, kogo widziałeś? Kto to był? Tata przyprowadził w nocy tę panienkę od lekarstw. Bardzo się bała, mówiła o strasznym potworze i że musi gdzieś wrócić, ale nie wiem gdzie. I tata z mamą ją pocieszali i dali nowe ubranie, bo jej było potargane. Co się stało z tą dziewczyną? Twój syn powiedział już tyle, że nie warto dalej iść w zaparte. Nie wyglądacie, panie, na jednego z ludzi jej ojca? Bo nim nie jestem. Szukam Tamary i jej matki. Muszę wiedzieć, czy żyją, czy są bezpieczne. Tamara na pewno siedzi u mojego brata w Oxenfurcie, ale z panią Anną to inna sprawa. Chociaż pewnie wszędzie jej lepiej niż na Wrońcach u pana barona. Czemu? Bo on ją lał, panie. Panią Annę, znaczy. Wszyscy o tym wiedzieli, ale... nikt palcem nie kiwnął. Co się stało z matką Tamary? To było tak. Czekałem na nie w starej smolarni, przyprowadziłem konie.
Zimno było jak diabli, a i ciemno, także na dwa łokcie nic nie widziałem. Księżyc stał wysoko, a one nie przychodziły. Już się bać zacząłem, że je jakie licho porwało, ale w końcu się zjawiło i ruszyliśmy w stronę rzeki. Nagle, ni stąd, ni zowąd, zerwał się wicher. Myślałem, że mi łeb urwie. A do tego jeszcze te ptaszyska. Całe chmary krążyły nad lasem, a wrzask taki podniosły, że aż w uszach dzwoniło. Pani Anna krzyknęła i skuliła się. Tamara wzięła ją za ręce i wtedy to zobaczyłem. Na dłoniach miała płonące znaki. Jakie znaki? No, takie, jakby jej kto żelazem wypalił. Na dłoniach, od środka. Wypalił? Tak jak się znakuje bydło? No tak. Tyle, że te znaki nie były czarne, wystygnięte, tylko rozżarzone, jakby płonęły żywym ogniem. No dobrze. Co było dalej? Pociemniało jeszcze bardziej. Jakby kto zgasił wszystkie gwiazdy. W jednej chwili świerszcze ucichły. A w lesie, jak coś nie ryknie. Zimne poty mnie zlały. Ani się obejrzałem, z puszczy wypadła bestia. Wielka jak stodoła, rogata i ze ślepiami błyszczącymi jak rozżarzone węgle. Myślałem, że to już koniec. Bestia dopadła konia pani Anny i łeb mu urwała, a ją samą w las poniosła. Nasze konie, znaczy mój i panienki Tamary, się spłoszyły i pędziły na złamanie karku. Tylko dlategośmy uciekli. Tamara chciała wrócić po matkę. Szczęściem żona ją od tego odwiodła i przekonała, że sama nic nie zdziała. Dlaczego w ogóle im pomagałeś? Sporo ryzykowałeś. Dług miałem wobec panienki Tamary. Ze 3 księżyce temu mój syn leżał w gorączce. Wszyscyśmy myśleli, że nie wyżyje. Tamara się o tym zwiedziała, przyniosła jedzenie i leki, bo u nas bieda aż piszczy. Co tu gadać? Uratowała mi chłopaka. Sam bym się pewnie nie ośmielił pomóc, ale żona mi rzekła: nastał czas wojny i pogardy, czas ludzkiej niegodziwości. Tedy mus nam za dobro dobrem odpłacać, a kto stoi bezczynnie, ten jakby złoczynił. Ożeniłeś się z mądrą kobietą. Szkoda tylko, że koniec końców i pani Anny uratować się nie dało. Okej, fajnie, mieliśmy nawiązanie do książki jeszcze. Tym cytatem. Jakiś czas temu na Krzywuchowych Moczarach spotkałem kobietę, która miała podobne płonące znamiona. To musiała być ona, pani Anna! O bogowie, jest na Krzywuchowych Moczarach! Tam widziałem ją ostatnim razem. Na wszystkie bóstwa znanego świata, teraz wiadomo, czyj to głos szeptał w ciemności. Wiadomo? Wiedźmy ją zabrały. Musi się z nimi dogadała, znaczy pakt zawarła. Dlatego ją oznaczyły i zabrały jako swoją. Czekajcie, to jest ta kobieta, która się dziećmi zajmowała? Dzięki za pomoc. Ta panienka, wszystko będzie z nią dobrze, prawda? Zrobię, co w mojej mocy. Czyli tu kończy się nasza wspólna droga. Dziękuję ci, Dea. Odejdź w pokoju. No to chyba przydałoby się pójść na te moczary, co? Ale tak z drugiej strony... Widzę, że tak, mamy dwie opcje. Albo znaleźć Tamarę w Oxenfurcie, albo porozmawiać z Baronem. No i teraz, kurde, i teraz pytanie, co właściwie zrobić? Gdzie jest Oxenfurt w ogóle? Aha, to miasto jest tutaj. Kurde. No dobre pytanie, czy ruszać do Oxenfurtu? Czy właśnie pogadać z Baronem? Nie wiem, wydaje mi się, że chyba ten cel znać Tamarę jest opcjonalny, ale z drugiej strony przydałoby się chyba też to zrobić, no bo zawsze w zadaniach fabularnych jest tak, przynajmniej tak ja to zauważyłem, tak mi się wydaje, że te cele jakby mniej istotne, te poboczne, one są jakby na dole zawsze listy i im niżej tym cel jest jakby mniej istotny fabularnie, ale mimo wszystko jest ten cel, tak, więc no przydałoby się chyba poszukać Tamary w tym Oxenfurcie. Zobaczymy jeszcze, moi drodzy, ja się zastanowię i ten, jutro zobaczymy, czy pojedziemy od razu do Barona, czy właśnie do Oxenfurtu, także na razie nie będziemy już nic więcej tutaj
kombinować, ja tylko zapiszę grę, widzę, że raczej podjąłem dobrą decyzję z tym Polońcem, żeby go zamienić w Kubuka. I moi drodzy, cóż, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Wiedźmin 3 Dziki Gon. No i zobaczymy właśnie, czy pojedziemy do Oxenfurtu, czy pogadamy z Baronem. Na razie!